Halo? Badyl? Cześć, Badyl. No jak tam? Fajnie było u Bogdana wczoraj, nie? Klasa, stary, no przyjechałem z Hiszpanii prosto na taką imprę. Rewelacja, fajnie, nie? Co? No, aha, no telewizora szkoda. Aha. Stary, no nie wiem, jak to się stało. No stał sobie, widocznie ktoś przechodził, trącił go i zleciał, nie? Co? Nie no, naprawić to się nie da, no. Przecież w końcu to 8 piętro było. Stary leciał i leciał, no. Nic się nie dało zrobić. Rzuciliśmy za nim pilota. No, nie było szansy go wyciągnąć, już był w korkociągu, no. Słuchaj, Badyl, o której ty wyszłeś? Aha. To jeszcze podłoga w windzie była. Nie, ja zostałem dłużej, wiesz co, bo fajnie było, z chłopakami żeśmy ryby łowili w akwarium. Prądem. Z żyrandola. Bady, oczywiście, że nie sięgał, ale podeszliśmy w czterech. Sięgnął! No, jeszcze dłużej bym został, ale strasznie był gryzący dym. Nie, z papierosów to bym przetrzymał. Linoleum. Badyl, jak ty w ogóle do domu doszłeś, powiedz mi? Bo jak wychodziłeś, to schodzenie mało wspólnego miało. Co? No jak dlaczego? No, normalnie się głową klamki nie naciska. Co? Co? Pod samochód wpadłeś? Pod samochód... To całe szczęście, że pod zaparkowany. No, już się przestraszyłem. A ja sobie rękę złamałem. W jaki sposób? No jest kilka wersji. Co? Coś ta ręka nie ma szczęścia. Dopiero się zrosła i znowu, no. Stary, no moja wersja jest taka, że przyszłem do domu, nie? Kładę się spać, zasypiam, gaszę światło, nie leżę. Przewracam się na bok, patrzę. Stary! Jak mi szafa zaczęła fikać, no to jej przylutowałem, nie? No. Ręka się złamała, ale dziaduwa też dostała. No, aż jej gałka odleciała od szuflady. No. Tak. Dobra, co? Bogdan? Nie, no, Bogdan no, chyba był zadowolony, no, taka impreza. No, nie, znaczy, po twarzy trudno było poznać, bo ją trzymał w sedesie. Tak. Wiesz co, bo powiedział, że jak się przyłoży ucho do muszli, to słychać jak szumi morze. No, no i on chyba usłyszał to morze, wiesz co, bo rzeczywiście, bo miał objawy choroby morskiej. Nie wiem, czy mu tam życie przeleciało przed oczami, ale obiad to mu tylko śmignął. Dobra, no z tego. Na siłowni dzisiaj byłem jeszcze. No. Nie no, nic ciekawego się nie dzieje. Z takich ciekawszych rzeczy to telefon komuś zasunęli z szatni. No. Jaki? Zwykły. No, normalny, tak. Jak się spotkamy, to ci pokażę. No. Ale co, spotkamy się? Pan już do mnie? Obejrzymy film. No, mam film, fajny film na kasecie. Mhm. Niemiecki. Gorące wargi 4. Badyl, to co z tego, że nie widziałeś trójki? Ja ci trójkę mogę streścić. No, z jednym słowem. Co? Do kina? Okej, zobaczę. Tym. Amerykański jest jeden. Inwazja zmutowanych grzechotników na Amerykę. Horror USA. Co? Nie wiem o czym. Nie wiem, czy Pazura gra. Gdzie ty chcesz iść? Do teatru? Badyl, oszalałeś? Chyba cię ten samochód nieźle trzepnął, no. Zobaczę, zobaczę. W teatrze. Nic nie ma. Ale tam nigdy nic nie było.
Ty, ale jaja. Ktoś sobie w teatrze wesele urządza. Ludzie mają kasiorę. Badyl, posłuchaj mnie. Przypomniało mi się. Nawet jakby coś było, to i tak bym nie mógł iść. No, nie mam się w co ubrać. Dres mi się rozprół pod pachą. No. Słuchaj, Badyl, inaczej zrobimy, wiesz co? Mam pomysł. Weźmiesz swoją dziewczynę, jej siostrę i pojedziemy gdzieś za miasto na karuzelę. Co? Dziewczyny dzisiaj nie mogą? Uczą się? Spokojnie, Badyl, bez nerw. Znam takie dziewczyny, co zawsze mogą. I już wszystko umią. Przechodziłem wczoraj koło takiego nowego Opla i znalazłem ulotkę za wycieraczką. A właśnie, Badyl, masz może kupca na nowe wycieraczki do Opla? No zobacz. Co? Dzwonimy po dziewczyny? No to zadzwoń, ja się wstydzę. No, dyktuję numer. 853 811. Pucz, sam nie pisz, poczekaj! Nie pisz, Badyl! Ty, Badyl, co to za ulotka jest? Ty wiesz co? Mało brakowało, byśmy się na angielski zapisali. No już nie mają gdzie tego wtykać, no. Co na to policja? Badyl, poczekaj, nie. Tak nie dogadamy się w końcu. Słuchaj, mam pomysł. Idziemy do Bogdana. Na poprawiny. Tam już nie ma czego poprawiać? A regał? No. Nie martw się, Badyl, spokojnie, wpuści nas. Wpuści nas bez problemu, no. To niemożliwe, żeby od wczoraj wstawili mu nowe drzwi. No, cześć, Badyl, na razie. Halo? Badyl? Mama! Mamo! Cześć, mama, to ja. No, a do kogo dzwonisz? No to syn, no. Mama, właśnie miałem do ciebie dzwonić. No bo już wróciłem z tej Hiszpanii, z tych wakacji. No stamtąd nie mogłem zadzwonić. No bo strasznie mi powoli opuchlizna schodziła z twarzy. No nie dotknąłem tej meduzy. Tak, kałamarnicy też nie. Taką Renatę Żyrardowa. No, mama, no bo... wiesz co, bo ja ją dotknąłem, a obok stał jej mąż. I on się poczuł bardziej dotknięty niż ona. No i o to chodzi właśnie. I zaraz potem, jak on się poczuł dotknięty, to ja się poczułem walnięty. No, nawet chciałem mu oddać, ale już przymknąłem na to oko. No. I tak mi zostało. No. Mama, ale wakacje klasa, naprawdę rewelacja. Było wszystko, tak. Jak nam zrzucili kocel lekarstwa, to niczego nie brakowało. No. Chociaż jak teraz patrzę na tą ofertę z biura podróży, to mi się tylko niezapomniane wrażenia zgadzają. Pierwsze wrażenie, że dzieje się coś niezapomnianego, to jeszcze miałem w Warszawie. Jak żeśmy 50 osób brali autokar na pych. No, żeśmy go pchali. I w końcu z tej Warszawy żeśmy go wypchnęli. No, i zapalił w końcu. A, mama! Właśnie, ważna sprawa. Na przyszłość. Jak mama kiedyś będzie pchała autokar, mama, różnie może być, to mama nigdy w życiu nie staje za rurą wydechową. Ja stałem. No, stałem. Właśnie jak robiłem wdech, to ona zrobiła wydech. Tak, no i mnie przymroczyło, oparłem się o tą Renatę, to już mama dalej wie. No. Co? No, jeśli chodzi o klimatyzację, to wystawili nas do wiatru. Tak. Czy mi akurat nie? Zacwany jestem, bo mi się gęba w oknie nie zmieściła. No. Nie, mama, no tak. Klimatyzacji nie było, ale klimat był pierwsza klasa. Każdy wyciągnął, co tam miał i już w półtusku było tak. Totalna klimatyzacja. Tak, nie, na granicach to w ogóle, żeby się nie zatrzymywali, mama.
Niemiecką żeśmy przejechali, nawet się nie obudziłem. Kierowca też nie. No swój chłop, no. No jak żeśmy przejechali, no. Na Rudego. No, Rudego 102. Mama, a oni nam mało naniszczyli szlabanów? Robię różnicę jeden, no. Ale autokar klasa. Wytrzymał wszystko. Wszystkie plastry wytrzymały. No. Co? Nie no, jasna sprawa, że nas ścigali. No, ale wpakowali się na plamę oleju i przestali. No myśmy nie musieli jej omijać, bo przed nami jej nie było. No i tak, no i w końcu dojechaliśmy, mama, i miał być tak. Trzygwiazdkowy hotel z parkingiem. Mama, spokojnie, mama. Parking był. No. Jeśli chodzi o gwiazdki, hotel i parking, to tylko hotel nie wypalił. No. Jak spaliśmy na parkingu, to gwiazd było w cholerę. Z morzem w porządku było, tak jak napisali, że do morza było 50 metrów, no. Tylko, że nie dodali wysokości urwiska. No z urwiskiem było 300. Nie, no w końcu pojechaliśmy na plażę, no pewnie, że tak, mama. Ale powiedz mi, czy to mi się opłacało po prostu zasuwać tyle kilometrów, mama? Tylko po to, żeby wleść w szkło? Ja nie wiem, czy oni sprzątają plażę, czy nie sprzątają plażę. W autokarze wlazłem na to szkło. No, dobra. Wiem, mama, jaka była impra. No, mama, będę kończył już, bo mi ręka drętwieje. Mhm. Ojej, no tak, no. No. Znaczy, wszystko się zaczęło w ogóle w tej Hiszpanii, no. Dobra. To muszę mamie opowiedzieć o tym rekinie. No to było tak, że... No, dojechaliśmy na plażę, wchodzę do morza, żeby sobie tą rękę opłukać. No dobrze mówię, rękę, nie nogę. Mama, kto powiedział mamie, że ja w to szkło nogą wlazłem? No wiem, mama, jaka była impreza. No, i tak. No i płuczę tę rękę i wie mama co? Jakiś rekin się wziął, przypieprzył. A ja hiszpańskiego nie w ząb. No, i gdzieś mnie ciągnie. No je, mama, no jaki ludojad, no, rękojad najwyżej, no, ale w porządku, wszystko ten, zawieźli mnie do szpitala, wszystko poskładali, tam w Hiszpanii mają świetne te szpitale w więzieniach. Mama, w więzieniu, bo jak ten rekin mnie dziabnął, to pół godziny później wywaliło go zdechniętego na brzeg i powiedzieli, że to moja wina. To ja będę specjalnie rękę mył, żeby się ryba nie zatruła. Dobra, mama, kończę już, no. Wpadnę jutro. Dzisiaj nie mogę. Bogdan mnie zaprosił z Badylem na imprezę. No, co będziemy robić? Telewizję sobie obejrzymy. A nie, mama, nie, telewizji nie obejrzymy. Telewizor obejrzymy. Zobaczymy, co z niego zostało. No bo wczoraj u Bogdana była katastrofa lotnicza. A telewizor zaraz po starcie z pilotem się rozbił. Mama, nie wiem, jak to się stało. No nie wiem, no druga się pyta. Nie wiem, jak to się stało. Poszukamy z Badylem czarnej skrzynki, to się dowiem. Na razie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ludzie doceniają moją działalność i niejednokrotnie spontanicznie okazują podziękowanie za moją pracę. Reprezentuję Wyższy Uniwersytet Zarządzania Biznesu i Marketingu w Skierniewicach. I chciałbym powiedzieć, że mamy w ogóle wolne miejsca jeszcze w naszej szkole i zachęcić, korzystając z okazji, że jest dużo młodzieży, żeby właśnie wstępowali do naszej szkoły.
Ja może pokrótce opowiem może trochę o swoich sukcesach biznesowych. Myślę, że to zachęci właśnie młodzież. Ja jestem rektorem tej uczelni. W biznesie, no wiadomo, podstawa to zarządzanie i pozytywne myślenie. I podstawowa zasada również, że pieniądze leżą na ulicy, nie? Ja akurat konkretnie swoje pierwsze pieniądze to znalazłem na rynku staromiejskim, w fontannie. No, za zarobione pieniądze kupiłem maskę, płetwy, rurkę. Później była fontanna w Gdańsku, no tam gdzie taki goły facet z widłami stoi, nie? Później było Morskie Oko. Bardzo zasobny akwen. Tylko wtedy po raz pierwszy spotkałem się z konkurencją. A w ogóle to, kurczę, nie wiedziałem, że górale potrafią pływać. No, później był jeszcze, było Fokarium w Zoo we Wrocławiu. No oczywiście też również spróbowałem szczęścia w Warszawie pod Mostem Świętokrzyskim. Nawet znalazłem trochę dolarów, ale kurczę, skóra mi zeszła. No to już, mówię, mam tyle pieniędzy, zastartuję, nie? No, no to wtedy już, no, pierwszy biznes, no, wstąpiłem oczywiście do Business Center Club, kupiłem białe skarpety, komórę, nie? No i zatrudniłem marketingowca, nie? Bo marketing to jest podstawa, to jest najważniejsza rzecz, nie? No to mnie namówił właśnie, żeby ściągnąć kontener baraniny z Argentyny, nie? Tylko, kurczę, nie wziąłem pod uwagę, że tam jest cholera po drodze ten taki równik, nie? To tam jest cholernie gorąco, nie? To jak ten kontener tu przypływa do naszego portu, to kurczę, drzwi się same otwierały. Kurczę, jak to paskudztwo wylazło na nabrzeże. Kurczę, wszystkie sklepy wędkarskie w kraju zaopatrzyłem. Ale ze względów estetycznych, no to postanowiłem już troszeczkę przejść na produkcję. Bo to jest takie ukoronowanie biznesu, to jest produkcja, nie? No, wynajem halę, wziąłem oczywiście kredyt na teściową. Jak mi poradził marketingowiec, nie? No i oczywiście jeszcze nie wiedzieliśmy, co produkować, ale za poradą marketingowca to dałem ogłoszenie do gazety, że zatrudnimy ludzi, no. Przyszło 3000. Założyli na korytarzu związek zawodowy. No, oczywiście zażądali spłaty zaległych wypłat z poprzednich zakładów pracy i oprócz tego dodatkowo dwóch długich weekendów, nie? No, oczywiście troszkę się zdenerwowałem, ale marketingowiec poradził mi, żebym zaczął debatować ze związkami zawodowymi, no to oczywiście od razu miałem 3 kontrole, sanepid zamknął mi zakład, no i tak to zwyczaj każe, no to wtedy wsiadłem w samolot, pojechałem na wczasy do Grecji. Bardzo fajnie było. Wróciłem, była prasa, telewizja, wsadzili mi na taczkę, zaczęli wozić. Nawet fajnie się na tej taczce jeździło. Taki zapomniany środek lokomocji. Sympatycznie bardzo. Ale kurczę, przyszedł komornik, zabrał taczkę. No to ten, no to już tylko na zakończenie działalności to jeszcze dostałem w buzię od szefa związków zawodowych, nie? No, poszedłem do domu, otworzyłem drzwi, dostałem w buzię od teściowej. No jeszcze mnie na korytarzu pies pogryzł, bo mnie nie poznał. Wszedłem do pokoju, to można powiedzieć właściwie, że dostałem mordę od żony. Podchodziłem do łóżka, chciałem tam wejść, dostałem mordę od marketingowca. Uwaga na marketing!
Co? Zaspał pan? Słucham? No ja. Co? Wyskoczył pan, o! Jak obudzony. Ja zaspałem? No pewnie. No, chyba tak. To chyba był sen, rzeczywiście, wie pan. Te liczby, które mi się tutaj wyświetliły. Gdzie? No. Ale gdzie? Tam ma tylko dwie szybkości. Ta mniejsza jest moja. No, proszę pana, mam tutaj też czerwone i niebieskie. Bo pan ma dwie opcje. Jedna jest na zimę, druga jest na lato. Na lato to ja bym chciał cabrio. Cabrio? Proszę bardzo. Co pan mi wieje tutaj? Co? Ja wieję? Czekam spokojnie, proszę bardzo. Proszę pana, pan ma wszystko, po co się pan tak denerwować, no? A poza tym pan bardzo ryzykuje, jak pan tak wyskoczył. Niech pan spojrzy, ja mam łyse opony. Proszę pana, aspirant starszy Kociuba Jan. Dowód osobisty poproszę. Aha, w tym sensie. Proszę uprzejmie. Co pan? Pan go musi prać razem ze spodniami? Nie, proszę pana. Ja pływam z nim w miejscach niedozwolonych. To jest powód do dumy. A pewnie, że tak. Jakby taki misiu w mundurku osacza kajakiem. I wrzeszczy. Dowodzik, proszę! A jest pewien, że nie ma. A ja, proszę pana, kulturalnie, jak każdy obywatel, fru rękę w kąpielówki i mówię, proszę bardzo, panie władzo, oto dowód. Zaraz. Proszę pana, a czy ten dowód, czy on jest w ogóle ważny? Proszę pana, bardzo ważny. Tam jest orzeł. To ma być orzeł. Gdzie? To? Nie, to jestem ja. Orzeł jest na okładce. Na okładce. A który to pan? No ten po lewo od kobiety, no. Co pan, wkleił kobietę w dokument i to zamazaną? Nie zamazaną, tylko żonę w welonie. Po ślubie mamy dowód wspólny. A tutaj pod zdjęciem, co za głupoty pan popisał? Gdzie? No. A, znaki szczególne, tak? No i co, pisze pan, bielizna na wysokości kolan. Gdzie? Nie no, blizna, proszę pana, z przedszkola. A przynależność partyjną, po co pan napisał? Ja? Gdzie? No PSL. PESEL, proszę pana, PESEL, przecież wszyscy wiedzą. Co to jest PESEL? PESEL to jest taki... przedłużony numerek. Bo ma... A świnia z ogonkiem? A po to, co? To mój podpis. Ja bym normalnie pan aresztował. Ja wiem, właśnie tak. Tak, proszę pana. Pan doskonale wie, ile pan jechał. Doskonale. Dokładnie 12 minut. Pana... 6 po zahaltował mnie pana kolega. Wy musicie być w zmowie. Proszę pana, niech pan zmieni ton. Ja jestem w pracy. Polowanie nie jest pracą. Polowanie. No dobrze. Dobrze, zapolujmy. Znaki drogowe pan rozumie? Proszę? Znaki drogowe pan rozumie? Drogowe? Ta, rozumiem. Bardzo proszę. Szosa, zagajnik i stoi znak. Na żółtym tle czarny leśny zwierzak. I co to znaczy? Proszę? Aha, czarny? Krecik? Tak naprawdę to on nie jest czarny. No to niech się pan zdecyduje, no. No stosujemy czern, żeby uprościć. Znowu się upraszczacie z lenistwa, policja, cholera. No nie kojarzy pan takiego znaku, proszę pana, na tle żółtym, no. No i tak. No. Proszę pana, ale co pan siebie robi, no? No, jelenia, proszę pana. No. A jeleń! Jest tak! No. Jest taki znak! Jest czarny jeleń na żółtym tle. Tak, jest jeleń. No tak, oczywiście. Ja mam taki znak. Omówimy. Ale przecież... Proszę pana, a czy on... Matko. A czy ten jeleń nie powinien stać na tylnych pazurach? Czy on chyba najlepiej wie, jak ma stać, nie? Pani Basia narysowała. Nie, ale mi się wydawało, że jeleń zawsze stoi przodem do góry. No się zmęczył i stanął odwrotnie, no. Ważne, że on symbolizuje wszystkie zwierzęta. No a jak mi wypełznie świnka? Świnia i baran to są mieszkańcy wsi.
No to wtedy na znaku będzie krówka. To jest jakaś kompletna głupota. No to znaczy co, że jeleń to jest świnia, a baran to krowa czy krew? Bo ja już nic nie zrozumiałem. Nie, no, no krowę też mam zresztą, omówimy. O, ta odpoczywa. O, się przekręciła. No, biedactwo. Ja ją na kopytka z powrotem mogę zrobić. Czyli ta pierwsza wersja to jest jak ktoś nie zahamuje, tak? Głupoty pan opowiada, no, pytam no to jest takie gąbczaste rozmiękczenie umysłu. Wypraszam sobie, proszę pana, to jest zwykły kanar. No dobra, no. Proszę pana, a co panu mówi obszar zabudowa? Więc obszar... Odpowiadam na pytanie pierwsze. Więc obszar... Obszar zabudowany? Mhm. Kurczę, mówi mi wiele, proszę pana. To pan nazywa zabudową to? Te kurniki z tektury, proszę pana? Te fioletowe drzwi, matku, jaki element się tam wleździ, no. Matko. Ja tam mieszkam, proszę pana, no. No, właśnie mówię, jakie to przepiękna jest zabudowa, no. Jaka to jest urocza posiadłość. Niech pan spojrzy, ten fiolet, jak pięknie się komponuje z tym kominkiem, z opon. I ten kombajn, jaki piękny. To nie kombajn, to jest przyczepa kempingowa. No właśnie, nawet to pan napisał, gdzie pan z nią był. Dania, gorące? Dania gorące! No... Żona uprawia przydrożne karmienie. A pan w międzyczasie poluje dla niej na jeleni, na klienta. Proszę pana, niech pan zmieni ton. Jestem w pracy, proszę pana. Czy pan ma prawo jazdy? Prawo jazdy? Nie mam. Jak to pan nie ma? No nie mam. Dowód rejestracyjny poproszę. Nie mam. Jak to pan nie ma? To znaczy, że ten pojazd jest kradziony. Bingo, dycha, zgadzam. Jadę z nim do dziupli. Czyli jedzie pan w kierunku Pruszkowa? Na gdzie? To ja bym się zabrał z panem. O, nie wiem. Wysiądę przy posterunku sobie. No chyba, że tak. Proszę bardzo. Pan do tyłu. Proszę uprzejmie. No. O, pasy. Zapięte? Drzwi. I teraz, proszę, to jest automat. Proszę spojrzeć. R. R. Razem. No, do tyłu, tam gdzie rura. R. Rura. I teraz, niech pan patrzy. D. D, czyli? Dwoje. Do przodu, po polsku. Proszę się pożegnać z publicznością. Hej, hej! Hej, hej! I rura! Hej, hej!